Dzień dobry, moi drodzy. Kolejny dzień. Rzucę tylko dwa hasła. Sonda uliczna. I szpital. Brzmi ciekawie, a wy jesteście z nami. Ja się pakuję i zaczynamy. Halo, halo. Halo, halo. Maciek znowu montuje. Wydaje mi się, że wszystko mam spakowane. A to wyjdzie w praniu. Jeszcze tylko czyszczenie kart i w drogę. Welcome to Miami. Dymy dzisiaj ma konkretne wyzwanie. Ja lubię taką serię, w której zaczepia ludzi na mieście i mówi: a ile pan daje do koperty? No trochę zimno. Ile jest stopni? Nie, 3 stopnie, no to... Ktoś z was był w kuchni. Kuchnią pachnie. Albo gotowało się u was i kurtka leżała. Albo twoja, albo twoja. Wąchaj. Nie twoja, Dominika. Ty żeś, kurde, w piorgarni siedziała. Dzisiaj pierwsze hasło to jest sonda uliczna, a sonda uliczna to Tuczek dziennikarski, ten pan. No i idzie i zaczepia tak ludzi. Tak. A przepraszam bardzo, tak jak taki typowy telemarketer. Czy ma pan chwilkę? Nie, ja nie pytam, że go nie, od razu. Nie, już ustaliliśmy. Od razu trzeba, wiesz. No, bo oni uciekają. Tak. Druga część tego dnia w planach mamy odwiedzić szpital i zabawić się w osobę, która bardziej jest odwiedzającą niż pacjentem, żeby to też jasno zaznaczyć. I na przykład zgłodnieje i co wtedy musi zrobić taka osoba? No nie będzie podjadała od pacjenta, który tam dostał jedną bułkę i kawałek sera, tylko pójdzie na taką... restaurację. A jakie byś sobie imię wybrał, jakbyś został papieżem? Ja? No. Dymitr. Abemus Papam! Lukasus Polczyński... Dymitr. Polonia! No. Grande Ecclesie kardinalem Polczyński! Hej, a słyszeliście o tym, ile kosztuje toaleta publiczna w Zakopanem? No tak, jest zwykła toaleta publiczna. Ile Dychę? Ona kosztuje? Dychę. Się ostro cenią, górole. No słyszysz to? Co? Lajkują i subują. Słyszysz to? Teraz tak. A pamiętajcie, że w komentarzach na tym kanale możecie pisać wszystko. To będzie wyjątkowy kanał. Nie wiem, jak macie na przykład ochoty, nie wiem, jakiś przepis, ma ktoś dobry na chleb. Jak no, macie jakiś dobry przepis na chleb, dawajcie. I dalej, żeby nie był na zakwasie, że go trzeba wcześniej przygotować. No. Siema. Siema, nagrywamy. Gościu, nie patrzy nic. Przyjeżdżaliśmy przez Odrę i zapytałem się Dymitra w ogóle, czy będzie chciał ze mną na ryby pojechać. Tylko powiedział, że tylko po to, żeby nagrać odcinek. A jeszcze ja mam taką zasadę na nauce, że się nie pije alkoholu, więc w ogóle będziesz w ogóle miał przekikane. Nuda. Głodny jestem. Dominika, czy to jest dobra godzina na szejka? Na szejka zawsze dobra. No to co, zjeżdżamy do tej super restauracji? No, otwarta jest. Dobrze, oglądajcie. Jak będziemy zaraz jedli. Ten też chce tu jechać? Czy on już wyjechał? Pan tu jedzie, czy pan tu jedzie? Pan tu? Tu jedziesz. Do Maka. Też chcesz jeść. Jeść, jeść. Tu na pewno, tu? Tu na pewno. Ja po kanał pana pokazuję. Jeść, jeść. O? Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Halo, nie. Halo. Gdzieś... Uważaj. No. Gdzieś jak blisko jechał? Bardzo. O, patrz, ma skręt. No... Patrz, patrz, patrz. Jedzie. Ale też. Tam za... Ten następny już nie. Nie, tu, no teraz my. Teraz my. My jemy. My. No. Tak, my dziękujemy. Jemy. Myjemy. No dobra. Jaka afera w ogóle! Proszę pana szejka małego waniliowego, poprosimy. Ty chcesz ja naprawdę tego szejka? Nie? To czekoladowy. To... Czekoladowego. O tej porze roku i o tej godzinie szejka? Tego ty, ona jest hardkorem. Ja... A śniadania już poszły? Jeszcze są przez... Dobra, w sumie już poszły. No już dobra. Poszły? A ostatnio czytałem komentarz jeden, no, że bardzo ładna jest Dominika. Jak Boga kocham, jest taki. Ty czytasz wszystkie. Ja czytam wszystkie. Nie czytałeś ja, tego? Ja czytałem, ale ja to napisałem. A Dominika, co ciebie najbardziej interesuje? Jedzenie. Jedzenie. O, ktoś napisał, chyba Łukasz, ty jesz. Bez no, ja też to zauważyłem. Że przytyłem? No, ale to dobrze akurat. Pytacie, jak rzucanie palenia? W porządku. Dwie paczki przytyłem. Zbieram.
tutaj zaparkowałem kiedyś swoim samochodem. Dokładnie w tu. Moim kochanym synkiem kiedyś zaparkowałem. I gość wychodzi i tak patrzy i tak... Można zdjęcie? A ja tak mówię... No pewnie! I tak się ustawiam, a on tak... I na samochód! Teraz będą jaja, jak kurna ludzie nie będą odpowiadać na twoje pytania. Ile pan daje do księdza? A co pana to? A gówno cię to! No właśnie, gościu, a ty ile dajesz? No. Ile dajesz? Przyjmujesz księdza? No nie będzie mandaciku, dobrze, trzeba stanąć, teraz można ruszyć, tak. Bo mamy... A proszę, kurna, wzorowy kierowca. Patrz, teraz pani, państwa trzeba pójść. Zbliża, proszę, sygnalizujemy. Proszę, tak? Przejść. O. Nie ma problemu. Nie ma, biegnij, biegnij. Dominika jest hitem. Minus 5, ona je szajka zimnego. Powinno tak się robić. Ty jesteś naprawdę gorąca sztuka. Od razu podwijamy, czy tak, robimy... Nie. Tak, tak, od razu, tak, nie. No, 3-2-1, rozgrzamy. Drugim kanałem się rozgrzamy. Ale chyba pierwszy raz będziecie widzieli, jak nagrywamy od prawej strony sądy uliczne. To my zaczynamy, a wy patrzcie. Tak, 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 tak. Idziemy dalej, Dymitr. Podchodzi Dymsza do gościa. On mówi, że on English. Dymitr mówi, że Polish. Gościu mówi, że YouTube. On też YouTube. Dymitr pyta, ile masz subskrypcji? On mówi, 1000. Dymitr mówi, 1 million. Cześć. Are you YouTube? Yes. YouTube. Oh, how many subscribers you got? I just hit 1000 the other day. 1000? Yeah, I just hit 1000 the other day. Okay. Yourself? 1 million. Whoa, big time. Yes. Have a good luck. What kind of videos do you make? English? Tak przyjmuję. Czemu? Jak czemu? Córka ma komunię. Dobrze. A ile dajesz na koperty? Ile dajesz? No 5 dychstówkę dam. Czemu tyle? A, to dam 2 stówki. Za mało? Jest git, mordo. Super, pozdrawiam. Ciepło wam? Czy to miało jakiś sens? Już puka do mych drzwi. Pobiegnę go przywitać. Takie chodzenie, pochodzenie w lato i robienie na przykład, nie wiem, w Krakowie, w innych miejscach, fajne jest takie. Takie sondy se, fajne są. Tylko kurczę, dzisiaj jest troszkę aż nie zimno. Nie, tylko i tu troszkę. Jeszcze gimbal, tu jeszcze dłonie, trzeba chodzić. Dawać. No. Hec, hec. Sonda nagrana, lecimy, jakby to dziwnie nie zabrzmiało, do szpitala. Idziemy nagrywać. Szpital. Już nam trochę energia spadła, już w samochodzie już nic nie mówiliśmy. Dokładnie. Słuchaliśmy radia. Była cisza. Trzeba napełnić brzuszki. Każdemu było zimno, każdy się grzał. Dymit, tu jest główne wejście. On woli incognito. On tędy zawsze wchodzi, jakby on tu mieszkał. On zawsze tędy wchodzi. I tam mam miejsce parkingowe, na którym parkuję. My się śmiejemy, ty, a tu sobie wyobraź, my wchodzimy, a tam gościu... Siema, Dymit. A wiesz, sklepik na górze. Wszystko wiem. No to moi drodzy, jesteśmy już w szpitalu, a dokładnie w barze szpitalnym, restauracji szpitalnej, jak zwał, tak zwał. Trochę się czuję, jakbym siedział na korytarzu, takim szpitalnym. Odgrodzone jest to tylko takimi doniczkami od holu. Doktorze Dymit, doktorze Kamykowska. Pacjent, 10 minut i lecimy.
ogólnie można powiedzieć, Dymitr, się dowiedzieliśmy, że on był kiedyś cukiernikiem. Zobaczymy, czy mnie ogląda, zobaczymy, czy mnie oglądają ludzie z mojej szkoły, bo na głównym kanale tego nie mówiłem. Ale tutaj, jeżeli jest ten chłopak, z którym piekłem ciasta, to daj znać. I niech napisze komentarz, bo ja dokładnie to pamiętam. Ja nie powiem ci, jak się nazywa, żeby nie było, bo on napisze komentarz. Jeżeli oglądasz... Ja już widzę te setki komentarzy, które się podszywają pod tą osobę. A nie powiem właśnie, z czego były, tylko ile kosztowały. Ciastka były czekoladowe, były z posypką. Jak uzyskiwałeś tą czekoladę? O kurwa. No jechaliśmy do fabryki. Mama mnie zawoziła. Widzicie, jaki on jest podniecony? Miałeś swoją książkę. Tak, miałem. W ogóle moim takim daniem popisałem, deserem, no. Był torcik malaków. Wpisz, torcik malaków. Ciekawe, czy coś jest takiego. Ty piszesz. Torcik malaków. Torcik malaków. Nie, no to bez jaj, ale masz to zrobić. Tak, i miałem. Na następnym backstage'u pokazujemy, jak jemy torcik malaków. 8 tysięcy łapek w górę, malaków pieczony jest. To trzeba, Dominika, trzeba... Wrzucajcie. Ale słyszę, teraz ktoś rzucił na przykład. Wbijajcie te łapki, cholera jasna, byłem zjadł tego malakofa w wieku 12 lat, jak on to piek. Idziemy stąd, bo tu już za dużo rzeczy się zadziało w tym szpitalu. 14.20. Obiedzeni. Zankietowani, można powiedzieć, czy jak? Zmarznięci. Zankietowani, trochę przemarznięci. Wracamy, tak wyglądał nasz dzisiejszy dzień. Jeszcze nie koniec? Niecałe 2 godziny. Zapraszam do firmy. Mówi się, że przychodzi taka pora na... Lody koral. Na potwora. Którą mamy godzinę? 15.27. To już jest najwyższa pora, moi drodzy, żeby się z wami żegnać. Ale słyszysz to? Po raz kolejny. Cały czas. Subują i lajkują. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo, moi mili. Fajny dzień. Trzymajcie się. Idziemy kręcić baterie na rakiety. Na razie, pa, pa. Pa.